Druga niedziela Wielkiego Postu i przemienienie Jezusa na Górze Tabor. W tę tajemnicę wprowadzi nas ksiądz profesor Jerzy Machnacz. Zapraszam. Szczęść Boże, księży profesorze. Księży profesorze, wkraczamy w drugą niedzielę Wielkiego Postu i dzisiaj byśmy porozmawiali o przemienieniu. Tak. Druga niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą, jeżeli można tak powiedzieć, przemienienia. I dlatego chciałbym, byśmy rozpoczęli nasze zasłuchania, zamyślenia, zupełnie świadomie dodaję w tym przypadku, zapatrzenia od wysłuchania Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Ewangelia o przemienieniu na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jezus jest znów na górze. I to górze wysokiej. Pierwszą niedzielę Jezus był sam na górze. Pojawił się przy nim szatan. Teraz Jezus zabiera 3 osoby ze sobą, 3 swoich uczniów, bo chce im przekazać coś bardzo intymnego. I najpierw chce im przekazać tajemnicę swego istnienia, tajemnicę swojej osoby. Są na górze i Marek maluje przed nami niesamowity obraz. Jest obłok, jest Mojżesz, jest Eliasz, jest Jezus, którego trudno poznać, bo jego szaty są niezwykłe. Jezus jest na górze. Pokazuje samego siebie najbliższym. Nie pokazuje dla swojej chwały, tylko pokazuje najbliższym, że jest kimś niezwykłym. Niebo mówi, Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mamy najpierw wizję. To, co dla Greków było bardzo istotne, obraz. Można pokusić się, aby ten obraz namalować. Ale jakie wymiary temu obrazowi dać? I pojawia się na tle obrazu głos z nieba. Pojawia się obłok, chmura, obłok. I słychać głos. To jest mój Syn umiłowany. I ten głos to jest tradycja biblijna. Bo ten, który jest, był i będzie. Tego nikt nigdy nie widział i nie zobaczy. Ale on przemawia do człowieka. On powołuje go na drogi do siebie. On oznajmia człowiekowi,
po co jest na tej ziemi. Ten, który jest, był i będzie, daje znać o sobie głosem. A Jezus, Jego Syn umiłowany, jest Jego obliczem. Jest Bogiem na ziemi. I rzecz dzieje się dla nas niesamowita. Jeżeli nie jesteśmy obeznani z tradycją, to tej Ewangelii po części nie rozumiemy. Bo dlaczego pojawia się Mojżesz? Dlaczego pojawia się Eliasz? Dlaczego Piotr mówi, zbudujemy tu 3 namioty, 3 przybytki, abyście zostali na ziemi? Nie wiedział, co mówi. Otóż Mojżesz i Eliasz należą do najwybitniejszych osobowości Starego Przymierza. Mojżesz jest tym, który otrzymał przykazania na Wysokiej Górze od Pana. Jest tym, który wyprowadził naród wybrany z niewoli do wolności, ze śmierci do życia. Mojżesz. A Eliasz jest też człowiekiem niezwykłym. Ten, który walczył o monoteizm, o to, żeby Bóg był Bogiem w tym narodzie. By naród nie poszedł za bożkami. Czyli by naród nie poszedł na śmierć. Eliasz, ktoś niezwykły, na wozie ognistym wzięty do nieba. Jezus w tym kontekście jest też kimś niezwykłym. Tylko głos z nieba mówi, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Tak jak mieliście słuchać Mojżesza, jak Eliasza, jako mojego proroka. Tylko to jest mój Syn umiłowany. Jeżeli nikt się nie obrazi, powiedziałbym, mamy z rzeczywistością do czynienia innego kalibru. Jezus jest innego kalibru niż Mojżesz i Eliasz. Nie można go do tych osobowości porównać, bo on jest jedyny. On jest obrazem tego, który nie ma obrazu. On jest z nami tutaj i teraz. Tego, który jest, był i będzie. Jezus chce pokazać na początku swej drogi do Jerozolimy ukochanym apostołom prawdę swego istnienia, prawdę swego powołania. Jezus jest na drodze do Jerozolimy. Co to znaczy? Każdy z nas powie na zdrowy rozsądek. No jest na drodze do Jerozolimy, żeby osiągnąć to miasto. Nie tylko tak jest, jest troszeczkę inaczej. Kiedy powoływał Andrzeja, Piotra, Jakuba i Jana, wtedy jeden z nich zwrócił się do niego. Panie, pokaż nam, gdzie mieszkasz. Znowuż to nie chodzi o to, żeby podać miejscowość, ulicę, adres, telefon, jeszcze kod pocztowy. To nie o to chodzi. Panie, gdzie mieszkasz? To znaczy, Panie, gdzie Ty jesteś u siebie? Gdzie jesteś sobą? A co mówi Jezus, czy ta scena przemienienia do nas? Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Mówi, że On idzie na śmierć. On zginie, tak jak wszyscy prorocy. Bo oni ponieśli śmierć. Tylko Jego śmierć będzie miała zupełnie inny wymiar.
niż wszystkich proroków do tej pory. To będzie śmierć przemieniająca życie człowieka. To będzie Pascha. Wyjście z krainy śmierci, wyjście do krainy życia. Bo Ojciec nie pozwoli, aby zło zagórowało nad dobrem. Aby śmierć, a nie życie, miał ostatnie słowo. Aby nie nicość, tylko ten, który jest, był i będzie panował. I tak będzie. Będą patrzyli na tego, który zawiśnie na krzyżu, któremu ludzie będą starali się zabrać wszystko, co tylko jest możliwe. Powiedziałbym, odprowadzą go na skraj rozpaczy. Diabelski wysiłek. Doprowadzić do rozpaczy drugiego. A Jezus mówi, Ojcze, Tobie zaufałem. W Tobie jest moja przyszłość. Bo jesteśmy związani na śmierć i z życiem. Z Bogiem. A Bóg jest związany z nami na śmierć i życie. Tylko człowiek może go wielbić, może mu składać dziękczynienia, może mu się powierzyć. Tylko człowiek może mu zaufać. Człowiek może go tutaj chwalić. I Pan tylko przez nas, przez człowieka może odsłonić swoją moc. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nie po to, by było pięknie w naszym życiu. Choć piękno wiąże się z tym, co jest szlachetne, cudowne i dało je znać o sobie w naszej kulturze chrześcijańskiej piękno. Jeżeli jestem chrześcijaninem, to znaczy, aby trwać w dobru i w prawdzie, że Pan jest. I ten Pan, który jest, jest dobry, jest dla mnie życzliwy. Jeżeli wszyscy mnie opuszczą. A będzie chwila, kiedy się spełnię i wypuszczę dłonie, które będą ściskały moją dłoń. I te dłonie, które mi są życzliwe, mnie wypuszczą. To wtedy mam głęboką nadzieję, że będzie dłoń, która nie pozwoli mi przepaść, zanurzyć się w nicość. Tylko Pan powie, a ja czekałem na Ciebie, patrzyłem na Ciebie z podziwem, czasami z mniejszym podziwem. Ale walczyłeś. Walczyłeś, by żyć po Bożemu, by spełnić się. I tego wszystkim życzę z całego serca. W niedzielę przemienienia Pańskiego, byśmy znaleźli, popatrzyli obraz Chrystusa, którego można było dotknąć, z którym można było rozmawiać, który na górze przemienienia jest niedostępny, bo jest światłością. To Ojciec pokazuje, że to jest Jego Syn. A jak zeszli z góry, to było jak każdy z nas. Życzę w niedzielę przemienienia wszystkim słuchającym tych słów, uczestniczącym w liturgii, aby poczuli w sobie, że Pan jest z nami na wszystkich drogach naszego życia i w każdym czasie. I że każdy człowiek jest odrobiną nieskończoności. A odrobina nieskończoności jest pełnią nieskończoności. Niech Pan nam błogosławi. Dziękujemy serdecznie księdzu profesorowi za dzisiejsze zamyślenia i zasłuchania. Zapraszam Państwa już wkrótce na kolejny odcinek z naszej serii. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.